Hej dziewczyny, pewnie słyszałyście, że ciąża to nie choroba. Okej, zgadzam się, aczkolwiek zapraszam wszystkich chętnych, szczególnie w lato, do założenia sobie dwóch grzejących grzejniczków i kocyka elektrycznego na brzuch. Ciekawe, czy z chęcią by się zamienili na waszym miejscu. Co robić? Jak się ochłodzić? Oto moje 5 sposobów, które sprawdziłam w zeszłym roku. Po pierwsze, starałam się cały dzień mieć gdzieś w pobliżu siebie jakieś chłodzące napoje. Wszystko, co było z lodem, było ekstra i fantastycznie sprawdzało się, jeżeli chodzi o obniżenie temperatury. Jak poczuć się jak na wakacjach? Wystarczy do zwykłej szklanki z wodą i lodem dodać fantazyjną słomkę, kawałek cytrynki i już jesteśmy nad morzem. Jesteśmy w ciąży, ale nie jesteśmy więźniami własnego domu. Co czasem może niektórych dziwić, ponieważ zdarzyło mi się kilkukrotnie usłyszeć: co? Jesteś w 8 miesiącu ciąży i ty jeszcze wychodzisz? No, wychodziłam nawet do 9 miesiąca. Co lepsze, pokonałam też całkiem sporą trasę tuż przed porodem. Wracając jednak do tego, jak wychodzić mądrze, trzeba się ubrać w lato w coś przewiewnego, najlepiej w jakimś jasnym kolorze. Świetnym wyborem są bawełniane bluzeczki albo takie wykonane ze zwiewnego materiału. Jeżeli mamy długie włosy, warto je wysoko upiąć. Dodatkowo w sklepie z odzieżą ciążową możemy kupić shorty w jasnym kolorze. Ubrania chłoną promienie słoneczne i po prostu czujemy się, jakbyśmy były w środku rozżarzonego grilla. Jeżeli macie trochę więcej czasu, możecie również wybrać się na basen. Tak, pewnie słyszycie od niektórych, że to nie jest dobra opcja, ale tak naprawdę nie ma żadnych przeciwwskazań. No chyba, że musicie leżeć i wasza ciąża jest zagrożona, no to wiadomo, że niestety nie możecie z tego skorzystać. Ale zawsze macie prysznic albo wannę. Co robić, jeżeli mieszkamy w centrum miasta? Nasz budynek jest z każdej strony oświetlony i czujemy się po prostu, jakbyśmy mieszkały na środku patelni. Otóż ja, kiedy siedziałam w domu, robiłam sobie kąpiel. Do średniej wielkości miski nalewamy tyle wody, aby pokryła nasze stopy. Następnie bierzemy ulubioną sól do kąpieli, dosypujemy szczyptę, bierzemy kilka kostek lodu i kąpiel gotowa. Na sam koniec zdradzę Wam sekret, jak przetrwać noce w mieście, kiedy amplituda temperatur w nocy jest niewielka i człowiek wcale nie odczuwa ulgi podczas wieczoru. Ja spałam tylko pod prześcieradłem, a najlepiej w ogóle się nie przykrywałam. Jednak to też było za mało, ponieważ biust grzał mnie niesamowicie, dzidziuś się ruszał, no i to wszystko powodowało, że pot się ze mnie lał. Więc każdego wieczora robiłam sobie okład żelowy chłodzący. Dostępne na rynku kompresy mają materiałowy pokrowiec, który nie tylko chroni przed różnicą temperatur, ale ma też dodatkowy uchwyt. Dzięki temu położony w jednym miejscu, na przykład na karku, utrzymuje się tak przez całą noc. Jeżeli szukacie odpowiedzi na inne pytania dotyczące uciążliwych objawów ciąży, jak poradzić sobie domowymi sposobami z nimi, zapraszam do pozostałych filmików. Jeżeli moje rady wydają się Wam potrzebne, proszę o subskrypcję. Wtedy będzie dla mnie to taki sygnał, że to, co robię, jest ważne i potrzebne. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do komentowania i do zobaczenia w kolejnych filmikach.